związanej z takim kurwa w kurwa! No w końcu jesteś, kurwa, Boże, jeszcze jedne, tyle, jeszcze tyle cię szukałem, Boże, tyle cię szukałem. Uspokój się, teraz ja mówię. Co? Ale co, kurwa, ty... Nie, przepraszam, załóżmy bo przerywasz mi, bo mówiłam. My mamy jakby na dowóz jedzenie, nie? To rzucaj numer malenia. No. Zapraszam, a mogę tutaj kupić jedzenie? Tam w środku jest tam na restaurację. A pani tu pracuje? No jestem tu właściciel. No tak, bo pani mi wysyłała pieniądze, prawda? Masz, Karla, Reina. Coś to będę dzwonić. Tak, my mamy binnicę, nie? Jak coś. Dobra. Przepraszam, pani mi wysłała pieniądze w czasie, prawda? Nie, to koleżanka. A, no jasne, a mógłbym tutaj dosyć jedzenia? Tak, pewnie, co pan potrzebuje. A ja mam potrzebę do jedzenia i do picia. Dobra. No to usiądzie sobie pan. Jasne. Usiądzie. Że ładnie pani się wygląda. Dziękuję ci, czy ja? Ale pani ładna. Pozazdrości. Jakbym był młody, to by było. Ja mu dam a nie szukacie tu może jakiegoś pracownika, który jest kompetentny i uczciwy? Na razie nie mam miejsc w poniedziałek, no co, miała, dobra? Dlaczego mój działek? Dlaczego? Czas. Jasne. Bo mama jak aktywnych pracowników, nie? Frapedała? Tak, frapedała. Ciasto teraz będziesz przeszkadzać. Tak, dobra. Ale robota idzie normalnie, debil. Od razu chłop zadowolony, Niki? No dokładnie, jest robota i jest szczęście. A my sobie pierdoli kurczaka burgera, ale już nie istnieje. Taki sympatyczny. Dziękuję bardzo. Taki ciepły, dosłownie. Jedynym minusem jest to, że biura nie ma. No kozaki, a ty się kurwa pierdolni w łeb. Fajny, bo malutki. Pedrylu. Taka ręka taka, nie? No taka fajna. Kurwa, spod kamienia. Ciepłe kolory posiada. No bo na doju masz, na Wii'cie masz tak zielono, nie? No tak. A mogę coś jeszcze do jedzenia? Tak, już niosę. Jak smakuje panu? Dobra, bardzo dobrze. No dobra. To się cieszę. Naprawdę bardzo... proszę cię, Norbi, ale dobre, bo jakie to jest dobre, nie mogę wysyłać. No to super. Cieszę się, żeście dali mi tak dobre jedzenie. Ja też się cieszę bardzo, że panu smakuje. Bardzo mi się to podoba, takie w ogóle... Yeah. No prawda, no. Ja muszę cieszę, zobaczyć, czy mam jedzenie tutaj, czy nie. Wystawię chyba jakąś rekomendację na ten rok. Pan wystawi. Że pan wystawi, czy my tak, mamy tak, że wystawić? Ja wystawię, że jest bardzo dobre. No to musi pan dołączyć do nas na aplikację Bean Machina i tam wystawić. Tak. Taką opinię na was wystawię, że wy się są. Dobra, to słyszałem. Chujowe było to jedzenie! Strasznie mi się kurwa nie podobało! Wypierdalać tego. Pierdolę te wasze jedzenie! Jebij mnie kurwa! To było... Nie, ja nie zatwierdzam, bo mi się strasznie kurwa chyba żygać chcę! Pierdolę to jedzenie! Sean, mógłbyś przyjechać na winę, bo jakiś menel mi się zeszedł na lokalu i zeszedł. Jebane gówno to jedzenie! Sean na ten pierdolony lokal! Wyjdzie pan. Okay, nie, nigdzie okay. Nie wyjdę, pierdolę to! Chcieliście mnie zatruć, skurwysyny, jebane, niech szef kuchni tu przychodzi! Odejdzie pan. Pan to ci wyjebie, pierdalaj stąd. No ja pierdolę, kiedy dobra to było! Ła, nie wiem mnie, kurwa! Boże, jakie to niedobre było! Niedobre to kurwa było. Co powiedziałaś, dziwko? Powtórz to! No wejdź tutaj i powiedz mi to wszystko, proszę, powiedz mi to wszystko w twarz, jak taka jesteś mądra, kurwa! Zaserwowałaś mi jakieś chujostwo, żeby tego nawet, kurwa, ślepy nie opierdolił, albo człowiek bez węchu, albo bez kubków smakowych, a ty mi wciskasz jakieś pączki, kurwa, z lukrem pierdolonym! Lukier to ci mogę zaraz mieć, jak ci się spuszczę na twarz i jebana dziwko! Kurwa, jebie to, kurwa, w tym lokalu z szczochami i żygami, ty ruro jebana, arcy, kurwo pierdolona!
chuj! Napiję się za tym barem! Za frytasa! Za frytasa! A potem napierdolisz mi kutasa! Wyjdzie pan stąd. Spierdalaj, kurwa! Spierdalaj, bo ci zaraz wyjebie tego tulipana w łeb, rozumiesz? Zaraz ci wyjebie tym tulipanem w łeb, kuma! Ej, chyba żeśmy się nie zrozumieli! Chyba żeśmy się nie zrozumieli! Moment, chyba żeśmy się nie zrozumieli! Kurwa, masz tym tulipanem! Chcieli mnie kurwa zatruć! Oni mnie tu chcieli zatruć! Rozumiesz to? Oni chcieli mnie tu kurwa zatruć! Ale ty jesteś sam! Nie, ja nie popuszczę! I co to palasz? Dobra, ja z nim pogadam, ja go wezmę zaraz stąd. Ła, Boże święty! Boch mi mój żołądek, bo co? Chciałeś kurwa licencję? To ci kurwa załatwię, będziesz odszkodowanie płacił. Co ty se kurwa? Nie widzę za dużo. No puść na chwilę, kurwa! Czego fajnie, nie rozumiesz? Kurwa! Nie, na policję. Ja wiem, że byłem niegrzeczny, ale mnie tak w żołądku po prostu trochę przewierciło po tym waszym jedzeniu, no. Może mi coś wcześniej zaskoczyło, może wasza knajpa nie jest taka zła, ja przyjdę i posprzątam, przyjdę z mopem, posprzątam, naprawdę. Miałeś swoją szansę? Pani, ale ty jesteś taka miałeś fajna dziewczyna, szans... nie marnuj się, naprawdę. Miałeś kurwa swoją szansę? Pomocy! Obszczałeś mi kurwa lokal, obrzygałeś? Pomocy, teraz, ona lubi jakiś BDSM, ona mnie zamykała w kuchni, nie w tym kurwa bilmaszynie i mnie jakimś smyczem biła. Nie. Ona jest pierdolnięta, ona się nadaje na chorość kurwa, ją powinni zamknąć, przysięgam, ona jest jakaś dziwna. Opowiedz, co zrobił. No co zrobiłem? Mój pracownik podał jedzenie panu tutaj. No. Powiedział, że da nam rekomendacje, coś tam. Powiedziałam, żeby wszedł na aplikację Bina. On tam mówi, ja zaraz dam wam rekomendacje. Ściągnął gacie, zaczął kurwa szczać, zaczął nam obrzygiwać lokal, zaczął po prostu obrażać nas. No to wzięłam taser i go po prostu stazerowałam, zakułam i chciałam na komendę wywieźć. No tak, ponieważ to jest jeszcze nie mienia. Tak, także ja wnoszę oskarżenie tego pana o niszczenie mienia. Nie, no nie zrobisz mi tego, Maruśka, kurwa, to jest taka niesamowita fajna dziewczyna, kurwa. Córka sąsiadka i w ogóle fajna jest, no. Jak chcesz, to możesz dać na komendę, oni mu wstawią wyrok. Bądź pozew cywilny, możesz złożyć u adwokata na niego. Mam nagranie, oczywiście. No to zabezpiecz nagranie. Przepraszam, ja przyjdę i posprzątam na mopie, będę sprzątał cały tydzień tutaj. Proszę, sekunda. Zostań moją panią, oczywiście odepchnęłam pana tak, żeby się uspokoił, bo jego, wiesz... jego dowód też ma uspokojenie. No proszę, ja już będę normalny, no. Normalne? Normalne. Otwieram drzwi. Nie, ja nie chcę iść do paki, no proszę. Ty wiesz, że on dzisiaj u Sydneya wyrobił zaświadczenie o poczytalności? Proszę, wypuść mnie! Nie możesz mi zmarnować mojego życia! Poprzez to, że twoje jedzenie nie smakowało! No przecież mi po prostu twoje jedzenie nie smakowało! Zatrułem się po prostu! Reina, pytanie, ty chcesz go pozwać, czy chcesz, że go policja? No nie wiem, no obszczał kurwa pół lokalu. No bo mi się zaściało stać po tej twojej kawie, no! Maruszka! Zamknij mordę, teraz ja mówię. Nie, kurwa! Wiesz, ty mnie zakuła, poradziła mnie taserem, jakby była z jakiejś kurwa komandą. Biorę tutaj. Ty no, kurwa, Owszem, lokal zaczął rzygać. Wiesz dobrze, że to jest lokal wśród najważniejszych. Ja sobie kurwa nie pozwolę, żeby jakiś kurwa menel przychodził tu, kurwa devastował tą lokalizację. Bo takie zachowanie, nie wiem, ja nie chcę go obrażać, ale zachował się jak typowy kurwa menel. Już te żule kurwa, które tu sępią o jedzenie, zachowują się normalnie. To ogólnie Reina tak, możesz go pozwać. Nie mam kurwa restauracji na getcie, gdzie tam się kurwa sraczy, coś zrobić. Się co się Reina? Problem jakiś może być? Obrzygał mi lokal i weźcie mi od doma! Weźcie mi od tej, bo nie wiem co mam. A, ten wsknęłem. Co jest? Podpinam. Oni mnie nie słyszą, serio? Zaczął dewastować, wyzywać kurwa najgorszych, z nożem latać. Się nie dziwię, Reina, jak chcesz, to możesz go pozwać za zniszczenie mienia,
te zniszczenia. Serio, nie jak się nie dziwisz, to nie musisz tu przychodzić, wiesz? Rejna, czy nie? Zależy od zmienia nie więcej niż 70%. Chuj mnie to chodzi. Patrz, bo ty nie umiesz. Wyciągnij go, tutaj stoi Heniek, wsadź mu go do bagażnika. O kurwa, a on ma jeszcze knebel, mordzie, no, nie będzie mógł krzyczeć. Nie umiesz, człowieku. Bierzesz go i tu Heniu stoi, tu stoi Heniu, czekaj, zatrzymam ci go. Heniu to dobra morda. Ale to nie, tak to się nie nauczy. Co mu robicie przykryć? Nie, pan mu pomoże, on mu pomoże. Nie, poczekajcie, poczekajcie, mam sprawę. Niech powie to. Wsiądź, Mielosz. Jak wszyscy dzieje? Będziemy... Weź to p***u! Jebalą dziwkę ode mnie i wypuśćmy mnie od tej rury! Dobra, dobrze, siadaj, siadaj. Kurwa, no nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać. Ja chcę zjeść. Nie, to chyba się zaczynają pierwsze problemy. Czemu kurwa tobie nogi słuchaj, ujebać? Przecież kurwa poszedłem tam opierdolić jedzenie, no zrobiło mi się niedobrze, to się zeżygałem i obszałem lokal. No moja wina, że mam taki kurwa żołądek rozjebany i wszystko, wiesz, jakbyś był w melanżu tak jak ja przez 70 lat, to też byś tak miał, kurwa, to nie moja wina. Słuchaj, jestem w melanżu od 46 lat, a od 3 lat jestem na testosteronie wysokoprocentowym. Możesz. Ale co ty gadasz, jak ty jesteś urodzony w 1996 roku? Ja ci będę sprzątał lokal przez tydzień, nie denerwuj się na mnie, bo tu mam wrażliwy żołądek. Może twoja knajpa jest zajebista, akurat nie trafiła w moje kubki smakowe, no skąd ja miałem wiedzieć? No dobrze, ale czy normalne jest to, że chrzczasz komuś na lokalu i ale no ja się nie mogłem powstrzymać, ja mam chujowe... No samo mi się dało, no miałem się obsrać, już wolałem na podłogę. I sobie też jak pielucho majty. No odnosiłem cały czas, ale kazali mi się ale on ma prostatę. Uważaj, ja nie jestem taki naprawdę, no... Dima. Posprzątam ci ten lokal, za darmo, za frytę ci posprzątam. Dobra, cisza. No, co się fajny jest. Bo będę ci kwiaty przenosił, dzień w dzień przez cały miesiąc. Zróbmy taki challenge. 30 kurwa kwiatków. Oła! Oła, kurwa! Oła! Pod ścianę. Ja nic nie widzę. Kurwa, nie bijcie mnie, proszę was! Pod ścianę. Dobrze, dora, jestem pod ścianą. Ja na swoje miejsce bym spierdalał, oni tak tam na tyle nie... Ashley! Oni chcą sobie zabić bilinię, bilinię! Oni chcą sobie zabić bilinię, spierdalam! A nie, o mnie przykuł. A nie, jestem przykuty tutaj, ja jestem tu przykuty! Oni mnie tu przykuły! Kryształek, co tu się dzieje? No, Ashley, no! Oni mnie biją i maltretują, ona chciała mnie otruć, kurwa! Ty co odjebałeś znowu? Nic, przysięgam, Ashley, nic, przysięgam na wszystko. Oni dali mi otrute jedzenie. Zacząłem szczać w imię lokalu i żygać. Nie, weźmy to wyciągnij, ja słucham, co ma do powiedzenia. Weszła, nie wiem, chodź na lokal, ci pokażę. Weszła do lokalu i mnie kurwa zrobił. Chciała pobić tymi swoimi gałganiarzami pierdolonymi. Jakaś to jest mafia pierdolona, nie bij maszyn. Będę tylko co ty dzisiaj robisz? Mafię to ty kurwa w telewizji oglądałeś, chłopie. Mafię to on grał. Nie pij go! Aż idź, kurwa, bo naprawdę. Chłop nie nauczy się. Lepszyje mnie. Ja obywatela w mojej obecności. Prowadzę go do jakiegoś garażu i mówię, że mam sobie iść. Czy wy jesteście poważni? No mogę a on wyjebać, jest poważny, szczając kurwa komuś. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Dlatego chcę się dowiedzieć, co się dzieje. Obszał lokal, obrzygał. Od nim jeszcze oj, raz. Jak mi przykro. Zwyzywał, zaczął z nożem biegać. No i co? Wymachiwać nożem mi do pracowników. No i co? To jest normalne? Nie wiem. To nie wiecie, co się robi? Zgłasza się na policję, a nie się samemu no to... sąd robi. Ale czy ja coś właśnie, bym zrobiła? Właśnie, to jest mafia! No właśnie widzę. No dotknęłam go, kurwa mać, no. No stoi za, przywiązany i stacił przytomnieć w garażu, no to... Podeszłam tu dopiero, kobieto! Dopiero tu, kurwa, podeszłam, bo... Ktoś też się mnie 10 razy pytał, co się stało. Chciałem tylko powiedzieć, że Reina go pobiła, nie? Ech, ty kurwa nie znasz mnie, człowieku. To co ty gadasz? Usłyszałeś dopiero moje imię. Hej! Czekaj. Masz coś jeszcze do dania? Co? Tak. No to dawaj. Reina sobie broni i kurwa nieprawdopodobnie nie ma licencji, żeby wypać na razie. Sigma. Kryształek, żeś ty odjebał znowu. Kryształek, ty mi nie denerwuj. Dziękuję, Ashley. Ty
nie! Zrobiłem to jak specjalnie ja dla dowiem, siebie, żebym się obudził w końcu. Jak ja się dowiem, że naprawdę mi zdemolowałeś tego zakład, to masz przejebane, wiesz o tym? Bo ja z tą panią miałam bardzo dobre stosunki, a ty prawdopodobnie to teraz spisałeś po prostu. Słuchaj, po prostu pojechałem tam zjeść. Myślałem, że to jest dobre jedzenie, ja już go zrobiłem niedobrze, no ja mam wrażliwy żołądek. Już tylko na tam po prostu jadł, nie będę chciał tam podchodzić. Co zrobiłeś? No zżygałem się i w lokalu. I co jeszcze? Czemu nam byś tam zlałeś? Zdenerwowałem się, wziąłem butelkę, rozbiłem oblat i zrobiłem tulipana, bo zaczęli mi grozić. Po czym weszła ta baba... Przestałek, wiesz, że teraz tam sprawdzę kamery. Ale skąd ona miała tasera? Skąd ona miała tasera? Uderzyła mnie prądem, potem przywiązali mnie do jakiegoś kabla. Zaczęli mnie torturować. No i trochę ją zwyzywałem. Krzysztofek... Ale no... już nie będę. Mogę jej sprzątać ten lokal. Ja jej zaproponowałem, że będę sprzątał ten lokal, no. Polepciał. Tak, to ja. Ogłaszam. Wielkie sprzątanie Bill Machina. Mam zamiar wejść z mopem i sprzątać babie lokal. My, armia mopiarzy, przepowiada wielki porządek. Porządek pierdolonej czystki. Bill Machinie, to już dzisiaj, kurwa, w kinie. Jedziemy tam. Ubiorę się w pelerynę. Zamienię się w pierdolonego Mr. Mopa! Jedziemy. Trzeba się przebrać. Na Los Santos, Arkham City nas potrzebuje. Potrzebuje nas pierdolony Bill Machine. Musimy tam posprzątać lokal. Nadchodzę! Los Santos! Nadchodzę, kurwa! Pierdolony Ghost City! Hahaha! Możemy nazwać się takim Jokerem miejskim! Dobrze, że pada, dobrze, że jest noc i pełnia księżyca! Tylko z trajery można się wyzwolić, kurwa! Gołtem Pierdolony City! Nadchodzę! Nadchodzę! Będę sprzątał ten pierdolony lokal! Mejo! Kurwa! Kończy pierdolony sał! Skradniemy się tam do tego lokalu! To dziwka nawet nie będzie wiedziała, że wysprząta mi lokal! Hahaha! Urykamy moją maszynę, kurwa! Gotham City! Odjebałem już totalnie! Od kiedy zatrułem! Gotham City! Pierdolony Gotham City! Na nodę! Drabina! Mroczny mopiarz nadchodzi! Tak, to jest nasz moment. Los Santos, to jest nasz moment! Moment pierdolonego mopiarza! Los Santos! Arkham City! Pierdolony... Arkham City! Arkham City! Część sprzątania, wielki finał fabuły, kurwa, sprzątania Bill Machina. Zapraszam do kina. Bah! Misja! Zacząć sprzątać pierdolony Bill Machine! Ja pierdolę. Nadchodzę. Dziś jest wielki finał sprzątania. Wielki minus sprzątania pierdolonego Bill Machina! Minus sprzątania. Co się dzieje? To masz ten metal, czy nie? Siema Pablo. Ty jesteś ten Robert? Ty się nazywa Robert? Robert? Odejdź. Pablo. Wykonuj właśnie misję, muszę posprzątać Bill Machina! A co się zdaje, jak go posprzątasz już? To mi pierdolony Arkham City dojedzie! Jestem Batmanem! Kuczki, barana, barawo, łosorowi. Jadę do maniezy, na maniezy.
Sprzątajcie wszyscy lokal! Sprzątajcie wszystko lokal! To jest finał sprzątania pierdolonego Bimasiena! Coś tam bije jeszcze. Tak, tak, bi. Trzeba to wszystko podsłuchać. Trzeba tu udarową wiertarą. Uwaga, teraz jest finał. Będę dostawał się do podłogi Big Machine. Uwaga! Zaraz, kurwa, się dostanę! Kurwa, panie, to co moje. Co tu się dzieje? Weź tą, zaraz, kurwa, się dostanę do tej jebanej podłogi. Bo czekaj, bo przypalę wiertło. Boj! Kurwa, dostać się do tego Big Machine. Kurwa. Do sejfu. Do sejfu. Kurwa. Ja pierdolę, nie mogę. Wtedy dziecko. Ciesione jest. Ta dziwka schowała mi dziecko w podłodze. Wiem o tym, że to dziecko tu jest. Słychać je. Słychać to dziecko. Płacze. Nie, trzeba. Jest pod podłogą. Wiedziałem. Wiedziałem, kurwa. Pomóżcie mi. Pomóżcie, trzeba ty, kurwa, dziecko wyjąć z tej podłogi. Dobra, mam. Dawaj, baby, zaraz się uratuj. Wyrób zdjęcie, baby, kurwa. Już prawie. Mam, chyba mam, chyba mam. Jest. Kurwa. Kurwa, ej, ten mały kurwikok mnie związał. Kurwa, puszczaj mnie. Mama teraz będzie. Mama! Jebany, ej, weź mnie, kurwa, raz, bo ten kurwikłak mnie związał. Mama, czekaj, ci zdjęcie tu zrobię. Co za szpula? Zdjęcie. Jebany gangster małego. Jest mojego babika i wysłuchałem lokal, dobra, ja spierdala. Kurwa, rozwiążcie mnie, debile. Ty co? No dziecko mnie związało, śmieć pierdolony. Nie no, poczekajmy, bo powiem szpitalu wyląduję, tam będzie łatwiej. Co będzie? Łatwiej tam będzie. Wypierdolaj mi z tym dzieckiem, kurwa. Gdzie łatwiej, nie masz mi się go do bagażnika wkładać, kurwa. Ale co łatwiej? Gdzie łatwiej, co? Ja pierdolę. Co ty mówisz? Coś innego. Ty, mam do ciebie pytanie. Ja pierdolę, no nowe. Myślisz, że ja już zgłupiałem do końca? No, chyba. Myślisz, że tak jak kiedyś Joker zgłupiał, tak ja zgłupiałem? Tak. Ale ja to strasznie lubię, jest po prostu, nie mogę wytrzymać. Weź mnie na chwilę za stawkę. No. Kurwa! Albo nie, podróż mi pod apartament, ja sobie tam z dzieciakiem sobie posiedzę. Dobra. Ej, wejdę do okna, wskoczę do okna. Ej, nie mogę wyjść, on zaciął się. Dzieciaka weź, kurwa, z boga. Hała, no tak! Dobra, was. Chuj, sam ze sobą sobie odgrywam. Wiem, że jestem na tropie jakiegoś wirusa. Ten deszcz nie jest bez powodu. To kurwa jest radioaktywny pierdolący deszcz! Dlatego schowałem dziecko w tamtych drzwiach! Mój dzieciu się tu nie zarazi, no bo przecież kurwa nikt o tym w ogóle nie wie! Ja pierdolę! Dziecio! Kurwa, nie wyszło, ale chuj to! O! Was właśnie potrzebowałem! Potrzebowałem cię, ty dziwko! Poczekaj, szmatą! Ja z dzieciakiem jadę! Spierdalaj! Man, that was some crazy shit! Au! Kurwa! Nie! Trzeba na roboty z kuriera dzisiaj! Kurwa! O, moja ręka! Ale chyba zabrałem rękę! O, kurwa, moja ręka! Ja pierdolę! To nic nie jest, w końcu do roboty na magazyn. No tak długo, no nie mogło się to sobie zabrać. Wrócę na magazyn i będę znowu pracował. No
założył strój roboczy. Ale jak ja mam założyć, kurwa, strój roboczy, jak... Jak ja, kurwa, nie mam stroju roboczego, no chuja bolce! No co no chuja, no ja nawet nie mogę tu pracować, no ja pierdolę, no! A, może tu będę pracował, no tak, tu szafka jest, no. Co to, kurwa? No zajebisty strój, no naprawdę, no to był mega, mega strój, no! Super fajny, dziurawy płaszcz, kurwa! Ja pierdolę, to co, ja tirowcem jestem? Daj moto centralny, masz paket z naczepą, podczeka logistik do odebrania. Dobra, dobra, już się robi, już odbieram, tak? Kurwa, ja myślałem, że to kurierka mi wjebali na tirę, nie wiem jak mam tą bakę teraz wziąć, no ja pierdolę! Ja nie wiem jak ja mam tą bakę wziąć! Kurwa! Nie, no ja się nie nadaję do tej roboty! No, być kurierka, mi wjebali na tirowca, no pizdę, dobra, jedziemy do myślny towar! Słuchaj, pierwsze zlecenie masz rozpakować towar na zapleczu przy Clacking Bellu. Jasne, jasne! Kurwa, umy się na autostradę wjebać, chuj, bo jedziemy miastem, najwyższy mi wyjebią bazę! W transbudzie robię, no. Ale fajna praca, w końcu pracuję legalnie, ile podoba mi się, już mi wszystko podoba. Twój najmłodnik, za ile będziesz tam na celu? Słuchaj, no pokazuję mi tutaj, że ci wybrałeś się ku 3 minutki. Tylko w korkach jestem w mieście, bo zjechałem do miasta. Dobra, to tylko dobrze, cześć. Tak, cześć, już łamać na łamańca trzeba wjechać, na łamańco. Dobra. O, tirówka! Kurwa, taka rura! Fajna robota, fajna, mi się podoba. Kurwa, w dupę jebaną przyczepę mi rozjebałaś, ty kurwa! Ja pierdolę do szefa, do trzeba trzeba szybko! Kurwa, szefie, bo mi się rozjebało, policja we mnie wjechała. Kurwa! Pojebało was! Nie widzisz jak wyjeżdżasz, kurwa, nie widzisz kto jechał! Kurwa, to jest zakaz! Dupę jebaną, teraz mi tą przyczepę, ja miałem przyczep jakąś, kurwa, bo ja muszę dowieść kurczaki do Clacking Bella! No wyłaź z tego auta, kurwa, wzywam na policję, wpizu jebano! Co żeś narobił? Szyby mam wyjebane, pierwszy dzień w robocie, zagalotnistyk i chuja będę z tego miał! Coś narobił, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa, zamknięty! Ale ty wiesz, że to jest zakaz tonażowy, nie? Ale co zakaz, jak ja mam zlecenie, żeby na tył Clacking Bella podjechać? Jak mam inaczej towar wyładować, kurwa? To jak ja mam podjechać, co? Co to za mam pokwitowanie, że możesz jechać? Mam pokwitowanie, czekaj, logistik znowu, ja dokumenty mam ci pokazać! Chcę zobaczyć. Kurwa, nie mam dokumentów przy sobie. Ja pierdolę! Proszę bardzo. A co, trzymamy chwilę, jakieś pokrycie kłos, to czekaj, logistik. Ja może panu dam na radio mojego szefa i sobie pogadacie, co? Dobra, obywatelu, z rękami w górze, pod naczepę zapraszam. Nie, no bez jaj! No bez jaj do roboty się zatrudniłem, kurwa, wy mi już... Nie, kurwa! No spierdalać, no spierdalać, to przecież ja nic nie zrobiłem! Nie, no spierdalać, kurwa, nie, no wypierdalać, no! Nie, no bez jaj, no bez jaj, no! Nie no kurwa mać, no do roboty się zatrudniłem i taki cyrk się już odjebał, no ja nie wierzę w to! Kurwa mać w pizdu! Jadę bez naczepy, spierdalam co! Dajcie mi spokój! Weźcie sobie tą naczepę, a mnie zostawcie w pizdu! Spierdalaj! Szefy! Dajmon, gdzie jesteś? Potrzebujesz trzeba te kurczaki z Clacking Bella rozwieźć! Szef, mam problemy, policja się we mnie wjebała, teraz mnie ścigają, chuj wie za co, to oni rozpowodowali ten wypadek. Zamknij się tam na tym tyle, w pizdu. Cicho. Kurwa tam, ja pierdolę, nie no, wysiadamy. Albo nie, chuj, wsiadam i chuj. Jadę dalej. Obywatelu, nie pogarszaj swojej sytuacji. Ty sam jesteś, kurwa, pogorszony! Nie obrażaj!
Wjebałeś mi się kurwa do roboty, bo jechałem, no nie wierzę w to, kurwa, no nie wierzę. Jesteś poszukiwany za usiłowanie zabójstwa. Chula, nie jestem poszukiwany, nie, spierdalaj, wysiadam. Obywatelu, wysiadaj co? Się. Nie, nie ma na nią, nie. No nie strzelaj po tych oponach, gałganie, dobrze ci to. Ej, nie temu drugiemu, spierdalaj. Spierdalaj! Zatrudniłem się w Jagalodzie, z tych zimie kurwa ścigają! Kurwa ma! Mam trupa na tole, mam trupa na tole! Kurwa! Zostawcie mnie, błagam, nic nie zrobiłem, błagam, nie, zostawcie mnie! Nie, no proszę, ja tylko chciałem w kurwie za to bić, kurwa! Stoi. Dajcie mi spokój, mnie tu nie ma! Naprawdę! Mnie tu nie ma! Podalcy, wyrzucił coś. Nie, nic nie wyrzuciłem! Coś wyrzucił, zaraz. Nie, nic nie wyrzuciłem! Nie, ja wiem, ja wiem! Poczekaj, nie, no ja w Jagalodzistych spracowałem, no mnie tu nie ma, kurwa, no naprawdę mnie tu nie ma! Nie, ja nie chcę! Nie, ja wsiadam i odjeżdżam, Nie, kurwa, no nie strzelaj! Nie strzelaj! Jedziemy razem, kurwa, jedziemy razem! Pomocy, on mnie porwał! Pomocy! On mnie porwał! Łapki mordę, kurwa, jest moim zakładnikiem, rozumiesz to? Łapy do góry już! Proszę nie! Słyszę, ale nie widzę. Oni nie odpuścili mi? Dobra! Dobra, nie wierzę w to! No nie powiem, że nie, ale trochę z mojej strony to było tryhardowanie, ale... Było silniejsze ode mnie. Nie no, kopę to zabrali, szkoda, że do krzaka go nie schowałem, a mam jeszcze na chacie. Czyli jestem poszukiwany. Ja... Jeszcze to kopyto znaleźli, z którego ja strzelałem. No nie, no to już jest w ogóle kaplica. Oni teraz mają kamery chyba w lokalach w ogóle, żeby... właśnie w sprawie śledztw i tak dalej, nie? Jak coś odjebiesz w jakimś lokalu, to oni mogą ściągnąć kamery i jest po tobie. Ja zapomniałem o tym. Ej, kolego! Chodź!
bo się przebieram. Dobra, ale co, bo... Kłopcy, będę... Ja będę w tym sklepie gadał, bo... Tego! Kłop! Tego! Mam czasu. No chow! No chow! Na temat tego. Czekaj! Kłop! Kłop! No chow! Jo, no, no napijaj co, prowadzi, bo nie mam czasu. Kłop! Dawaj, dawaj! Kłop! Kłop! Dawaj, kłop! No kot! No dawaj kot! Kot! Nie no kot! Ej! Tego! Kot umrzej! Ej kolego! Wiecie, że nie mam czasu, nabijaj się! Kot! No chodź no! Ej! No kot! Ej! Ty co belowski jesteś? Ty jesteś Samolej! Jesteś Samolej! Samolej jest... No tam. No to ho! Ho! Tomo wymiocina. 5 złotych. No czono. Dzięki Tomo wymiocina za piątaka. Ej kolego! Poczekaj tego! Poczekaj! Jak jesteś Samolej, to ja podjadę później! Bo ja tam mam matkę, ona jest w domu, bo możecie mi ją na dniach wynieść, bo na wózek jej zbiera, bo ona ma niedowładną, ja może nie patrzę na gwoździu, no. Ej, yo, a to nie ty biegałeś z tym wózkiem w ogóle podczas strzelania z dzieckiem? Biegałem, ale zabrali mi dziecko do mopsu i zabrali, teraz muszę matkę na wózku pchać. Jo, kojarzę, ty biegałeś z nożem za mną. Jo, musi uciekłeś do kopsów, tak, już kojarzę cię, tak. Jo, dobra, nie gadam z tobą, roluję z tobą. Nie. Jo, wiesz co, z niczem, gadaj sobie. Nie. Już niedługo będzie wielki finał odebrania mamy z domu, mieszkania chmielarza. To nadchodzi niedługo wielkimi krokami. Wielki finał fabuły, teraz są przygotowania, zbieramy kasa. Niedługo nadchodzi matka chmielarza, wielki finał odbierania mamy. Yo! Nebek nowo spada, suki nie chce znać. Jebać, może z kurwą muszę, jeśli zajdzie potrzeba. A na razie to to zlewam. Jebać. Co tam? Szwek. Co tam potrzeba? No co? O! Chodź! Idę. Po! Idę. Chodź, chodź. No, idę. Tutaj to. Ręka moja, no tu. Tu mnie boli, bo ja boli. Tutaj, no, tu. Gdzie się boli? Pokaż, chodź. Tu, tutaj. Na dłoni, no tutaj, no. Ale to jeszcze tutaj mój kolega jest, bo tutaj leży, ho! Gdzie? Ho, oka! Tutaj! Ho! Idę! Ho! Tędy! Idę! Idę za tobą! Krok w krok! Tu gdzie mam iść! Ho, pokazuj! Tutaj! No, tego! Ho, tędy. Tu! Chodź ty też, ho! Bo to dwóch trzeba, ho! Chodź, Sony! Co trzeba? Radny fog jakiś! Tutaj leży, bo się wywalił! Ho! Idziemy. Ho! Idę. Ja tam też idę. PWA i krew tam jest podłączona do niego. Ten! Ho! No idę. Tak, ja się go w ogóle idziemy. Ho! Idę. Ho! Idę. No ja też idę. Trochę poszliśmy na auto. Ho! Nie. No, do widzę! Ho! Trzeci będzie. Chodź do mnie, chodź. O, tego, ho! Co? O! Ho! A gdzie idziemy? Właśnie. Coś to mówimy wszyscy razem, no. To jest takie... Romantycznie przynajmniej. Tak, mówię daleko, ta, no. Tędy, ho! Tak, trzech muszkieterów, no. Czego idę pierwszy, kurwa? Ja idę za Tonem. Ho! Kurwa! Jak ja się go kurwa ściął.
Chodź. Aha. Dobra, zabijam cię teraz. Powiedziałem ja też. Nie ty. Ja nie mogę. Tylko tam z tyłu zabijam. Aha. Ho! Wiesz jak ze mną. Aha! Ale nie o to mi chodzi. Nie lubisz nas, nieźle. Nie o to chodzi. Tak, dobra. A co ty mi powiedziałeś, żeby je krzywdę strzelić? To no, prawda. No temy! Chodź! Idziemy! Idziemy! Nie mogę, kurwa, nie mogę. Wielki zespoł, wielki finał wydziału. Spadł po losatą. Temy, trzeba, temy, chodź! One hour later. Jest na mnie? Co jest? Chodź! Co jest? Ej, chodźcie na chwilę! Do dziecka. Call! Jak udowodnij, że masz stałe zarobki? Call. Ale nie pobijesz mnie. Nie. Do banku? Tego. Tu. I co z tym? Tego. No i co? Tu, tego. No? No? Tu, karta! Wypłać, chodź! Co mam ci wypłacić? Kasę! Za co? No, tego! Tego i tamtego, wypłacaj! Ale za co mam ci płacić, człowieku? No, medycy są bogaci, no, słyszałam, że mają po 10 milionów na koncie. Dobra. No chodź, chodź do medyki. No kurwa. Cześć. Ej, uspokój się już, nie dewastuj. Jak chuj moje dziecko! Już, uspokój się. Ale jak mógł się tak powiedzieć, ja pierdolę, zabrali mi go do mopsu. Nasze pytanie, dlaczego przyszedłeś akurat do nas z tym sprawą? No właśnie. To jest takie pytanie. Dobra, no! Do żony, weź dodaj. Sorry! Przepraszam, nie potrafiłem, przepraszam. Ja wierdził, ale się stała wypadek, o Boże! Nie umiesz jeździć kościół? To! Nie no, chodź, pogadam! Pojebałeś we mnie, pojebało cię! Dobra, chodź! O kurwa! No idę! A tej fury nie bierzesz na bok, stary? Ktoś ci się może w dupę wjebać! Ty, chodź! Idę, spokojnie, mordo. A dokąd mnie prowadzisz w ogóle? Co? No kurwa idę, ale dokąd? No chodź! No idę! Ale laczuszki to masz dojebane, ci powiem. No! Ale co? No idę. Na spokojnie. Tam tutaj niedaleko kolega stoi. O! No idę. Ej! I ty! Ej! Halo! Halo! Chodź! Nie mam pieniędzy! Chodź! On coś chce pokazać, wiesz, ja za nim już idę jakieś 10 minut. I... To gdzie idziemy, to jest tego i tamtego. Aha, no to wiesz, idziemy szukać tego i tamtego. Aha, tak jesteś z takim czymś bliskiego czegoś. Mu się podoba najwidoczniej. No. Podoba ci się? Tak! Tego! No, idziemy. Ej, bo jest jakiś chłopie dziwny. Czemu on cię powtarza do słowa? W sensie kika słów. Nie wiem. Ty pierdolisz, że jestem normalny, tylko po prostu chodź! No chodź! Dawaj! No chodź! Nie umiesz. Tety, już blisko! Za zakrętem, tutaj! Chodź! Nie, jak on to powie, to mu chudę. Nie, no kurde, tak kuka będę robił. Ho, tutaj, o, patrz, szmeks, tu. Kasa. No jest, kasa. Kasa. Nie mam pieniędzy. No nie pierdol, że ty mnie prowadziłeś tutaj tylko po to, żeby zobaczyć bankomat. Kasa, wypłać. Dawaj. Nie ma. Nie ma pieniędzy. Dawaj, nie ma pieniędzy! No wypasz, dawaj! Nie ma pieniędzy! No! Dawaj! Puszka, dawaj! Ja też mam bombę!
No please, please, please! Nie, poczekaj! Nie, poczekaj! Nie! Nie ma pieniędzy! Kasa! Dawaj! Ale nie mam! No chociaż $500, dawaj, no! No nie mam! Kurwa, no! Dobra, tam, dawaj! Naprawdę! No. No, nie, nie mam pieniędzy! He! Mało! Nie mam pieniędzy! Domu wszystko mam! Nie. Nie mam pieniędzy, no. Dobra. Kurwa. Cześć. Dawaj, zaraz ten. No teraz. Nie mam pieniędzy. Dobra. No co ty, gościu? Tego. Dawaj. No to musisz mnie odkuć, bo ci chcę hajs wypłacić. No mnie no. Też byś musiał, nie? Dobra, ile mi chodźcie. Na no ko! Ko! Ale... No ko! Ale jak mi nogi, jak nam nogi zapiłeś. Dobra, no. Ko! No już idę, biegnę. Zapierdalam! Ko! Idę! Dobra. No, ko! Kot! Dawaj! No. O! Ej! Kot! Ho! Witam! Ho, ho! Ko! Chodź no, ho! Gdzie? Ko! Ho, idę no! Nie, idź! Dobra! Ko! Ho! A ja muszę znaleźć, no! Uciekaj! Ho! Uciekaj! Ho, uciekaj, póki masz szansę, on ci ginę za... łańcuchem przeciągnie! Jak to łańcuchem? Dobra, ci zwiążę! Ty, serwiaka chcesz raz, czekaj! Ho! Tu kasa, tu kasa! Figa, co ty kurwa masz? Dobra! No nas związał, uciekaj! Dobra! Dobra! Kasa, tu! Dawaj! Ty, panie, policjancie, kasa! Dawaj kasę, pan! Panowie, pomóżcie nam! Kolega! Wy tak siedzicie, kurwa, nie chcicie! Co to się odpierdala? Kasa, tu kasa! Oni nie chcą iść, no! Kasa, tutaj! Kasa, tu kasa, takie tego! Dobra, dawaj! Dobra, dawaj! Łańcuchami nam giery przeciągną! Wypłać kasa, kasa daj! Tutaj, no! Kasa, tu kasa, nowa piosenka, wypłać kasę, ta! Panie! Jakiś problem tu jest, czy o co chodzi? Panie policjancie, chodź na słowo! Panie policjancie, chodź na słowo! Chodź! Czemu oni są zakuci? Dobra, chwila, panie policjancie, tutaj, ściągać im te łańcuchy. Kurwa. Aha, no to tego. Dobra. Ale masz przejebane właśnie. Tego. No. To co, w trójeczkę tu stoimy teraz, nie? No. Co tam, dziadek? Aha. Pomóc coś? Rozkuwasz mnie w tym momencie. Rozkuwasz mnie w tym momencie. Czekaj, idę. Dobra! Tam! Tego i tego, już. Oho! Do góry, już raz, kurwa! Ja słapę do góry! Dawaj, jedź, ze mną, jedź! Głupie kurwy, policjanie, no. Obywatela zaraz... Dobra, chodź! Panowie, bo ja go nie znam, on do mnie wsiadł tylko. Jedźcie do góry, bo to raz! Ja się zapędział. On do mnie tylko wsiadł, ja go nie znam. Ja mogę mu oddać na to przyklinić sobie stąd po prostu, czy... No to zatrzymaj się. Weź, daj to kopy, daj to kopy, szybko. Łapy do góry, już! Tym razem nie zamieni się w kamyka. Dobra, bo go kurwa postrzela! Wow. Moment, bo go postrzelę! Momencik, bo go kurwa postrzelę! Luchu. Dobra, słuchajcie! Zabraliście mi dzieciaka! Tego! Nie, obywatelu, nikt panu nie dobiera dzieciaka. Dobra, proszę was zabrali przez was! Nie celuj do nas. Celuję do tego kagatka. Dobra. Potrzebuję jakieś bryki i go puszczę. Przy tobą stoi, tam jest jakaś bryka. Mogę ją wziąć! Za tego watela oczywiście. No watela tak, moment, zatrzymajcie tą furę, Także momencik, oczekuj jeszcze chwileczkę. Poczekamy na jednostkę, która zajmie się tutaj tym poddanym watelem. Pojazd już się zostaje dostarczony, tak spokojnie. Jak to kurwa wziąć? Która zajmie się tutaj poddanym watelem. Strzelam do niego! Nie strzelaj, watelu, za spokojnie. Nic się nie dzieje. Strzelam! Odjedź, obywatelu. Strzelam! 306 do Andrew.
Potrzebujemy pilno, to wiesz jakiś pojazd, tylko popilnujemy, potrzebujemy wsparcia generalnie, no. Mamy zatrzymanego pod... Dobra, daj mi tutaj kasę na tą rękę! Już idzie jednostka transportowa. Oczekujemy jeszcze chwileczkę. Motelu, na spokojnie. Zabraliście mi moje dziedzictwo, idzie kurka kanał, mówię. Tego! Szmak! Pójdziesz tego obywatela, albo podejdziesz z nim pod pojazd, wsiąż do pojazdu, oczekujesz na trzy sygnały. Trzy mi się zajmują. Czyli że mam już wsiadać? Jeszcze raz, panie... Czy mam już wsiadać? No, może pan już wsiadać generalnie, oczekuje pan na trzy sygnały. Jest to znak, że możemy startować z pościgiem. Czy pan przyjął do wiadomości? Tak. Dobra. To pan puści obywatela, my idziemy do pojazdu. Jednostka transportowa zajmuje się podanym modelem. Trzy sygnały oznaczają start pościgu, wiadomo. Dobra, taką furą, ja spierdolę. No. Man.